Siemaneczko, na kanale Do Roboty. Dzisiejszy odcinek będzie taki stricte sportowy. Ja już jestem napompowany, a ze mną jest Klaudia, czyli trener personalny, ale nie taki zwykły na siłowni, bo innowacyjny, nowoczesny. System EMS, czyli co takiego? Trener przyszłości, powiedziałabym, który pracuje z systemem EMS, czyli z wykorzystaniem Electro Muscle Stimulation, czyli elektrostymulacji. Ten trening trwa tylko i wyłącznie 20 minut, więc nawet ludzi, którzy nie lubią ćwiczyć, motywuje do tego, żeby jednak ruszyć się z kanapy. To na przykład dla mnie i dla pewnie wielu widzów, którzy oglądają kanał Do Roboty, którzy spędzają wiele czasu na YouTubie przed komputerem, taki trening będzie świetny, ale opowiemy dzisiaj również, no i najważniejsze, jak takim trenerem zostać, co trzeba zrobić, żeby w ogóle uczyć ludzi, jak wykonywać ten trening systemu EMS. Ten trener musi mieć pewne umiejętności i po prostu znać się na tym sprzęcie. Wyobraź sobie, że ten trening mobilizuje 430 mięśni. To ja tyle jest... mam w ogóle tyle mięśni? Wiesz co, może jeszcze nie wszystkie są aktywne, ale my je na pewno poruszymy. Dobra, no to co, to teraz zapraszamy naszą pierwszą klientkę, na której pokażemy, jak to urządzenie wygląda, a w międzyczasie będziemy rozmawiali, jak wygląda ta praca i z czym się ją wiąże. Więc co, zapraszamy. Dokładnie tak. Z nami jest już Daria, czyli nasza dzisiejsza klientka, która widać, że 430 mięśni to chyba ma. I gdzieś myślę, już one, że tak. Gdzieś już one działały, ale takiego treningu jeszcze nie zażywała. Czyli na początku co robimy? Karta, żebyśmy się dowiedzieli, czy Daria może ćwiczyć, czy nie ma żadnych przeciwwskazań, czy trening EMS jest po prostu dla niej. Tutaj mamy takie informacje, jak na przykład przeciwwskazania do treningu, nie wiem, choroby serca, ciężka hemofilia, przepuklina, ciąża. To są elementy, z którymi nie można ćwiczyć. Najważniejsze, które są takie kluczowe, to jest rozrusznik serca, ze względu na to, że jednak jest to urządzenie podłączone pod prąd, a może to zaburzyć ten rozrusznik serca. Czyli Daria nie ma rozrusznika serca. Nie. Wszystko jest dobrze. Jej serduszko puka w rytmie czaczy. Oby tak było. Dzisiaj może będzie troszkę szybciej biło. I oprócz tego sprzętu, który tam stoi, który przed chwilką widzieliśmy, mamy takie kamizelki. Tak, kamizelki, opaski na ręce i pas biodrowy, pośladkowy, powiedziałabym. A żeby w ogóle ten trening był skuteczny i w ogóle doszło do elektrostymulacji, musimy oczywiście pomoczyć, bo bez wody nie byłoby szansy, żeby... Czyli ja zamoczę tutaj, uwaga. Tak. Napompuję, ale Darię moczymy, czy to moczymy? Nie, Darię nie moczymy, tylko moczymy elektrody. Spróbuj, jak to się robi, bo w końcu masz po dzisiejszym dniu zostać trenerem EMS, trenerem no właśnie. Przyszłości. Czyli dla starszej publiki, która pewnie kiedyś przed telewizorami siedziała, tak, i widziała w telewizji Mango takie pasy, które były na brzuchu, to mniej więcej na podobnej zasadzie. Ale wyobraź sobie, że w ogóle jakbyśmy mogli porozmawiać o początkach elektrostymulacji, to najpierw testowano je na żabich udkach w 1780 roku, więc tak wcześnie. Czyli od żabich udek do udek Darii dzisiaj, tak? Dokładnie tak. Wiesz, co stresuje najbardziej trenerów EMS? Ubieranie osoby w te... Stresuje? Stresuje, tak, bo to jest taki kontakt i jak miałabym powiedzieć, jak szkole nowych trenerów, co ich najbardziej boli, to nie to wykonywanie tych ćwiczeń, podkręcanie tych elektrostymulacji, tylko właśnie ubieranie. I jest tak, że na pierwszych tych naszych szkoleniach oni się rozbierają, bo mają nieźle. Słuchaj, nie wiem, co w tym jest skomplikowanego, no... Wiesz, no jest również... Daria, trzeba ją ubrać. Ja bym się mógł ubrać. Ja bym się mógł zestresować, jakbym miał rozebrać na przykład, nie? No, no tak, to by było inaczej, ale też będziesz musiał to zrobić, ale tylko z tych sprzętów. Tutaj tą elektrodą do góry, świetnie, trzymasz, zaciągasz i zapinasz. To wygląda jak jakiś strój Robocopa, te kabelki, te wszystkie elementy. Słuchajcie, osoby, które zaczynają ćwiczyć, to one w ogóle są zadowolone już z tego, jak w ten gorset się pospina, pościągam, ja już dobrze wyglądam, już jestem jak w gorsecie. I teraz tak, ja dam ci malutką podpowiedź, że tu z tyłu widać, do którego kabelka musisz podłączyć, ale to jest tylko dla początkujących trenerów. Później już z pamięci. Zaawansowani wiedzą, że tutaj stawiamy na lewo
czerwony kabel na prawo, czarny kabel i będzie wszystko w porządku. Ale wiesz, na początku trzeba tych trenerów wspomagać, żeby się absolutnie nie stresowali. Ja się chyba nie pomyliłem. Zobaczymy, jak z tą pupą. Jak się pomyliłem z tyłu, to znaczy, że pupa będzie... I przechodzimy do tak zwanej rozgrzewki, bo nie wyobrażam sobie jakiegokolwiek treningu, który byłby bez rozgrzewki. Tutaj to szybko trwa. Mamy rozgrzewkę około 3 minut, Wojtek. Bardzo dużo. Dla mnie to jest idealna rozgrzewka. Po prostu 3 minuty, ale wiesz, ile ona zastępuje? Około 15 minut. To jest świetne. Daria, ty masz dzisiaj w ogóle szał, bo ty masz dwóch trenerów. Tak, ale masz nie wie, na którym się skupić. Wiesz co, chyba Wojtek, bo Wojtek jest dzisiaj naszą gwiazdą. Tak, tylko że mniej doświadczoną. Powiedz mi stop, kiedy już będziesz czuła, że to napięcie. Ja wiem, że to jest pierwszy trening. Tak, tylko uda. Jest dobrze. Teraz pupa. Teraz pupeczka. No czuję. Słuchajcie, pupeczka, ja nie wiem, czy ja tu mogę mówić różne takie Możesz rzeczy. Możesz wszystko mówić, ale... Trening EMS w ogóle też bardzo pobudza te nasze sfery takie, powiedziałabym, intymne, ze względu na to, że u kobiet poprawia mięśnie przednie miedniczki małej, czyli cała satysfakcja seksualna, niestety po porodach, wiesz jak to jest, no Wojtek, jesteś mężczyzną. Wiesz jak to jest, Wojtek. No, bo wiesz, dzieci masz i żonę swoją masz, to wiesz, że to jest bardzo ważne, żeby te mięśnie zaczęły działać. U mężczyzn potencja też, rewelacja. Kurczę, więc tutaj ale co tam też zapinacie jakiś system? Czy? Nie, nic nie zapinamy, ale przez ruch, przez to pobudzanie pięknie to się wszystko stymuluje. I ciak na czerwonym, bo jakbyś zaczął kręcić... Za dużo? To pupcia była, pupcia. Oj, będzie sterczeć. Właśnie. Teraz piersi, uwaga, piersi kręcimy. Dobre piersi, dobre, bo do 40 dobiłem. Słuchajcie, jedna taka 60-letnia pani, bo takie też z nami ćwiczą, powiedziała, że ona musiała wymienić wszystkie bluzki, bo jej biust tak pięknie wygląda. Rewelacja, ale słuchajcie, to też bardzo szybko poprawi. Poprawi twoją jakość pleców. Jak cię bolą plecy, to po 2-3 treningach będziesz odczuwała już mega poprawę na plecach, bo twoje mięśnie się napinają. Patrząc na twój profesjonalizm, na twoją wiedzę, którą tutaj cały czas opowiadasz i nam tutaj prezentujesz, muszę się dowiedzieć, jak w ogóle zacząć taką pracę trenera EMS. To nie jest klasyczny trener, który robi, powiedzmy, kurs przez internet, czy ma jakiś papierek, idzie na siłownię i może ćwiczyć. Przede wszystkim ja w ogóle, nie zatrudniając potencjalnego trenera EMS, podpinam go pod sprzęt i on wykonuje ze mną swój pierwszy trening EMS. Dobra. Jak widzę, że on się do tego naprawdę zapalił, bo dużo trenerów personalnych neguje tą aktywność. Może i z niewiedzy, może z tego, że boją się czegoś nowego, a to jest piękne uzupełnienie też do treningu siłowego, do wszelakich innych dziedzin sportu, do rozpoczęcia swojej przygody ze sportem. I powiem ci, że ja jak pierwszy raz poczułam ten trening EMS, bo chciałam coś wprowadzić nowego, coś urozmaicić w swojej 23-letniej pracy trenera personalnego i instruktora fitness, jak to założyłam, to od razu wiedziałam, tak, to jest to. No i okej, ale to będzie tak, że za niedługo, nie wiem, za rok, za 3, za 5 lat, to będzie w każdej siłowni i zamiast ćwiczyć wiesz normalnie co? Wszyscy będą... Powiem ci tak, no społeczeństwo teraz ma coraz mniej czasu i coraz mniej motywacji i ten trening naprawdę może osoby zmotywować, bo jest go tylko 20 minut. Dużym atutem jest to, jak już ktoś jest związany ze sportem. Może to być trener personalny, może to być fizjoterapeuta, może to być osoba, która jest zaangażowana w sport, bardzo mocno interesuje się tym wszystkim, więc jeszcze lepiej, bo ona ze swojej pasji zrobi swój zawód. No i co, jesteśmy trenerem personalnym, gdzieś zrobiliśmy kurs i przychodzimy na przykład, nie wiem, do twojej galerii treningu, czy też do innej firmy, która się tym zajmuje. Oczywiście. Pokazujemy papier, że jesteśmy trenerem i chcielibyśmy takie coś wykonywać. I wtedy ja zaczynam szereg szkoleń z tą osobą. I powiem ci, że nawet jak ktoś nie jest trenerem personalnym, a ja widzę w nim potencjał, czyli tą pasję i to zaangażowanie w ten trening EMS, ja szkolę go. Potem są dodatkowe szkolenia Glicker College i to są już później pierwszy, drugi stopień, gdzie ty udoskonalasz się. Ale jak gdyby ja też serwuję szereg szkoleń, które już przygotowują osobę do pracy.
Klaudia, wspomnieliśmy na początku tego odcinka, że to jest, nie wiem, zawód przyszłości, innowacyjny trener personalny. Jak to wygląda statystycznie w Polsce? Czy, nie wiem, takie urządzenia, treningi, sale treningowe są już, nie wiem, w każdym mieście, czy to jest dopiero wchodzi? Powiem Ci, że 5 lat temu, jak ja wchodziłam na rynek z galerią treningu EMS i z tymi treningami, to byłam pierwsza na Śląsku. Wtedy jak ktoś mówił trening EMS, to w ogóle, ale o co chodzi? Co to są za kosmiczne rzeczy? Teraz jest już tego o wiele więcej i jeszcze jest bardzo duży potencjał. Jeszcze patrząc na to, co się dzieje na Zachodzie, to Polska jest na początku drogi. Bardzo w ostatnim półtorej roku, wiadomo, przez sytuację, przez zamknięte siłownie, fitnessy, mocno popularny jest ten trening, no i jest to taki zawód przyszłości. Więc moi drodzy widzowie, to jest bardzo cenna informacja dla Was. Jeśli szukacie takiej pracy, oczywiście możecie ją znaleźć na serwisie Olixy, mojego partnera tego odcinka, więc możecie tam wchodzić, czy też trener zwykły, personalny, żeby najpierw nauczyć się tego zawodu, a później wejść już w ten rynek EMS. No to bardzo fajne, że to się dopiero rozwija i mówisz, 5 lat temu tego jeszcze nie było. No to... Teraz już tych studiów jest coraz więcej. Ja muszę Ci powiedzieć, że ja cały czas też poszukuję tego potencjału i tych trenerów, bo osoby jakoś tak, nie wiem, czy się boją, czy sceptycznie do tego podchodzą, ale no, jest trudno o tego trenera przyszłości. No to bardzo dobra informacja akurat dla mojego odcinka i dla moich wszystkich widzów. Jeśli interesujecie się sportem i chcielibyście takiej pracy spróbować, to jak najbardziej tej roboty możecie szukać. Więc co, do dzieła, do roboty. Jeśli macie taką jakąś zachętę do tego wszystkiego i gdzieś tam tego treningu już zażywaliście, no to co, przełączamy się na prąd wtedy dokładnie i działamy. Tak. I działamy na innowacyjnym sprzęcie, innowacyjnym treningu. Powiem Ci jeszcze o takiej motywacji i pracy tego trenera, że jest ona łatwiejsza niż praca trenera personalnego. O, to ze względu, też ważne. To jest, wiecie, to jest ciężka sprawa utrzymać swojego podopiecznego w motywacji, żeby ten klient z nami zawsze był, a tutaj przez to, że ten trening trwa 20 minut, jest on krótki, więc jest on dla każdego do zrobienia. Po drugie, my przez miesiąc jesteśmy w stanie treningiem EMS wypracować takie efekty, które na siłowni musimy przepracować w 3 miesiące. I teraz jeżeli nasz podopieczny po miesiącu widzi, że skóra się zmieniła, że plecy mnie nie bolą, że po 12-8 treningach 4 do 8 cm jest mniej, to on jest już zachwycony tym, żeby dalej z nami działać, dalej robić i kolejny miesiąc z nami trenować. Tutaj mnie ciekawi taka kwestia, bo widzę tam trener w tle jest bardzo wysportowany, Ty również, super figura, ale jak to się dzieje, że wiesz, że Wy się nie zasiedzicie, powiedzmy, bo tylko klient jest podłączony pod tą elektrostymulację, zwykły trener personalny może jeszcze wziąć, wiesz, hantelki czy pobiegać ze swoim klientem, a Wy raczej tutaj takiego treningu nie zażywacie. Powiem Ci, że dzisiaj mamy taki odcinek, w którym ja dużo z Tobą rozmawiam, ale to w rzeczywistości wygląda całkowicie inaczej. Daria, wykonaj sobie teraz ćwiczenie i teraz ja przez oporowanie, przez takie zaangażowanie w trening, ja cały czas jestem czynna, albo na początku pokazuję, żeby prawidłowo było wykonywane ćwiczenie, więc tych przysiadów troszeczkę zrobię. 2, 3, 4, 5, 6, szybko gonisz, pięć. Świetnie, jeszcze chwila, jeszcze kilka sekund i mamy finał. Jeszcze i teraz bieg. I teraz przyspiesz mocno. Jedziesz, już jesteśmy prawie na mecie. Dajesz. Ja się dołączę. Dołączaj się do nas. Super, 3, 2, 1, mamy to, piąteczka. No Wojtek, piąteczka za dobrą robotę. Kurczę. Daria, podkręciłem Ci tutaj wszystkie te elementy, pupę najbardziej. O to chodziło, żeby pupa była dopięta. 4 minuty teraz biegłaś, to jest czas, jakbyś biegała, nie wiem, chyba z 15-20 minut i na bieżni. Tak się właśnie czuję. Tak? Właśnie przebiegła z 15 minut. Z półmaraton. Tak. O, to co najmniej. Czyli jest dobrze? Jest dobrze. Daria teraz ma chillaucik, relaksik po całym ćwiczeniu, ale ona jest dalej podłączona do tej stymulacji. Tak, tak, to jest taka relaksacja, która pięknie działa na rozluźnienie mięśni, zastępuje stretching i jest taką nagrodą i zachętą na to, żeby znowu chciało się przyjść następnym razem. Ale ja dla Ciebie też mam taką niespodziankę, nagrodę. Wskakuj w ciuchy, mamy za chwilę trening. Czyli teraz ja się podłączę do prądu? Tak. Ale ja będę tylko tak leżał, jak Daria. Absolutnie nie. Dobry trener musi wiedzieć, czym to się jest.
Ja już jestem gotowy, przyszedłem w tym stroju kosmonauty albo robokopa. Co, kręcimy? No kręcimy, a jak? Trzymaj Wojtek pozycję basic, otwórz klatkę piersiową, nie garb mi się tu, bo wiesz, dobry trener to zwraca na wszystkie uwagę. Jakbyś miał opisać, co się mróweczki, dzieje w mróweczki, takie chodzą. Mróweczki, a takie, tyle fajnego tak robią. Ojej, pupcia. Tak jakbym spał na ręce i się nagle obudził i mówi, gdzie moja ręka? Świetnie, ja cię motywuję do pozycji basic. Ej, serio, jakbym był elektrykiem i pomylił przewody akurat, albo złapał mnie to, co trzeba. Brzuszek, wciągaj, wciągaj, trzymaj, oporuj, świetnie. I teraz klatka piersiowa. Klatka piersiowa u mężczyzn to jak najbardziej. To mówią, elektryka prąd nie tyka, a tutaj wręcz przeciwnie. Oporuj, oporuj razem ze mną, świetnie, luzik. I znowu, angażujesz i do tyłu, i trzymaj, trzymaj, trzymaj. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, że Wojtek ćwiczy bez obciążenia, a czujesz ten opór, to? Że musisz z tym elektroimpulsem walczyć. Trzymaj, wciągaj brzuch. Świetnie. Trudno się mówi podczas treningu, dlatego trener musi mieć też tą umiejętność rozmawiania, umilania czasu. No właśnie chciałem powiedzieć, że, czyli mówisz, że każdy trener personalny, który później wykonuje takie ćwiczenia z klientami, musi tak zacząć. Tak, musi zacząć, bo musi się przekonać, czym to się je, jak ten trening działa na ciało, jak on pobudza te głębokie mięśnie, stabilizatory. Pięknie, teraz biceps, bo każdy mężczyzna kocha mieć dobre bicepsy. I jedziemy. Hop. I hop, w trakcie impulsu ty walczysz z tym impulsem. Nie wiem, czy w innej branży jest tak, żeby szef nowego pracownika podłączał do prądu. Ale jeśli tak jest, możecie napisać w komentarzach, czy kiedyś się z tym spotkaliście, żeby tutaj rozmowa o pracę. No fajnie, możesz się nadawać, zapraszam pod prąd. Tak, tak, ale wiesz, my taką pozytywną energią elektryczną ci tutaj machniemy. Klaudia, a propos tej roboty, opowiedz mi, jak to wygląda ze stawkami, na przykład porównując zwykłego trenera personalnego z takim trenerem, który tutaj podłącza kogoś do prądu. Wiesz co, to jest bardzo indywidualne od pracodawców. Zawsze motywacją są prowizje, motywacją jest, żeby tych treningów robić jak najwięcej. Wiadomo, że zawsze jest jakaś podstawa. U mnie akurat to wygląda tak, że jest umowa o pracę, podstawa i potem prowizjowanie w zależności od wykonywania ilości treningów. Ale możemy to przeliczyć, powiedzmy, nie wiem, za trening, za godzinę, jak to się liczy? Możemy podać widełki, że taki trener EMS-u może zarabiać między 2200 a nawet do 6000, 7000, w zależności ile tych treningów wykonuje, jakie ma prowizje. No i czy jest tylko trenerem, który wykonuje treningi, albo jest na przykład i trenerem, i menadżerem danego studia, bo ja również u siebie tak mam. Mam studio w Gliwicach, mam studio w Tarnowskich Górach i tutaj różne role tych trenerów są. Pięknie. Czyli moi drodzy, widzicie, jeśli szukacie takiej roboty zwykłego trenera personalnego albo takiego innowacyjnego, nowoczesnego, oczywiście możecie wchodzić na serwis mojego partnera odcinka, czyli OLX, gdzie w kategorii praca taką robotę znajdziecie, ale najlepiej spróbować to na własnej skórze, mimo wszystko. Ja też to sprawdzę na własnej skórze, jeśli macie ochotę zobaczyć, jak mi poszło na kolejnych treningach, klikajcie tutaj w link, tam się pojawia link do kolejnego odcinka na moim drugim kanale, gdzie razem z Klaudią postaramy się zrobić moją przemianę, tak? Dokładnie tak, bo musisz mieć niezłą kondycję, żeby być trenerem personalnym, bo wiesz, leszcze robią 80 treningów z podopiecznymi, ale zaawansowani trenerzy robią ich 240 i te zarobki właśnie od tego się kształtują. Właśnie, napiszcie w komentarzu, ile jest tych mięśni w naszym ciele, ile tutaj mięśni. Tak. To będzie nasza zagadka. Zagadka i konkurs. Oczywiście napiszcie to w komentarzu, jeśli uważaliście w całym odcinku, to napiszcie, a ja prześlę wam fajne nagrody od partnera odcinka. Dziękuję ci bardzo. Ostatni ruch? Nie, jeszcze jeden. Mamo, boli. Dobra, i teraz możesz iść. Dobra robota. O, to jeszcze kopię. A to jeszcze...